Zastanawiałeś się, co ludzie dają za 10 miliardów gemów? Sprawdźmy! Łapkę zostaw! Od zawsze byłem ciekawy, co ludzie dają za 10 miliardów gemów, czy tam bilionów tych diamentów. I zobaczcie, sprawdzimy i wy koniecznie mi napiszcie w komentarzach, który waszym zdaniem po Niku, widzicie, tu jest Nick, który z tych trade'ów waszym zdaniem był najbardziej w porządku. Tu jest jakiś krab, wydaje mi się, że ten trade nie jest wcale taki dobry, ten za 10 bilionów. Sprawdźmy od Sprina. Co my tu mamy? Oczywiście źródło tego filmu znajdziecie w komentarzu i opisie, lajka zostawiamy. Happy Blocks Place nagrał ten odcinek, on robi bardzo fajne filmy, mega mi się podoba jego praca i mam nadzieję, że dobije do 100 tysięcy subskrypcji, więc pomóżcie mu, słuchajcie, dobić subskrypcję, ja już tutaj zostawiłem. Lecimy, sprawdźmy ten trade. 10 bilionów za tego gościa? No nie wiem. To chyba na pewno się nie opłaca, słuchajcie. Czemu to niby... A to? Szczerze? Za tą małpkę? Wydaje mi się, że wcale to nie jest jakiś dobry trade, więc taki sobie. Okej, tu jest jakiś skorpion. 42 miliony, to jest ekskluzyw. Być może to ma rację bytu. Szczerze, ja się nie znam na tych trade'ach, słuchajcie. Więc mi jest ciężko cokolwiek powiedzieć, czy rzeczywiście takie trade'y są spoko. Ale sprawdźmy tutaj. Chyba nie przyjąłbym takiej oferty, natomiast tu tym bardziej, zobaczcie, to jest chyba najgłupsza oferta, jaka może być, słuchajcie, bo tu nie ma, o, tutaj, no okej, okay, tu jest Pog, Pet, a Neymar, to chyba jest najlepsza oferta z tych wszystkich, które były, prawda, dostępnych, tak mi się wydaje, mamy dwie orki, mamy te lodziki, czy jak to nazwać, te disco kota i kraba, więc wydaje mi się, że to całkiem przyjemny trade, nawet więcej tutaj, ej, wziął coś, no to taki średni, chyba. No ale dajcie znać koniecznie, moi drodzy, który z tych trade'ów waszym zdaniem byłby najlepszy. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia i koniecznie odwiedźcie Happy Blocks Place. Do zobaczenia.